Widajcie, ja tutaj zrobię sobie swój taki skład Bentnera. Wprowadzę, ale tutaj nie. Wyjdziemy sobie forward time, the next time, coś tam. I game plan. Tutaj sobie oczywiście co tu ma być? A tutaj sobie zmienimy, nie wiem, Bentnera. Zauważymy, zobaczcie, nie mamy żadnego napastnika, oczywiście. W takiej sytuacji sobie Monreala ściągniemy za jaja samego. Chamberlain jeszcze nie zadebiutował. Walcotta. Jest git. Jenkinsona za słabo grającego. Ozil dobrze gra i Podolski. Za słabo grającego Sanie puściłem. Tutaj nie mają stroju. Uff. Dlatego zagramy sobie takimi strojami. Mam nadzieję, że się podobało. Będzie podobać i mecz będzie zacięty. Postanowiłem nagrywać po jednym meczu i wypuszczać je chyba dwa razy dziennie. Po jednym meczu tak, dwa razy dziennie. I tak będzie przez cały czas praktycznie. Dobra. Bentner do Chamberlaina. Już błędy w obronie drużyny gospodarzy. Pacos de Ferreira. Kieran Gibbs. Kościelny. Kościelny. Wilshere. Arteta. Podolski. Podolski. Złe podanie do Bentnera. Bentner. I rzut wolny faulował Jack Wilshere'a. Żółta kartka dla Jacka Wilshere'a. I jeszcze pięciu. Jeszcze pięciu. Dobra. A to już się staje nudne. Więc gramy. Kochane. Pajdżo! Pajdżo! Ajaj, Mesut Ozil! Podolski! Lukas Podolski uderza mocną piłką, ale w poprzeczkę! Co on zrobił? Popełnił taki błąd! Carl Jenkinson. Aj Jenkinson i... rzut z aut dla drużyn, dla drużyny gospodarzy! Przejmuje piłkę. Aj, nie przejął piłki do końca. Mesut Ozil przy piłce i fauluje drużyna gospodarzy. Aj, kopnął go w kostkę. Jack Wilshere. Podaje do Jenkinsona. Jenkinson do Coquelin. Do Chamberlaina. Podolski, Podolski uderza i Podolski obok bramki, finę z innym strzem, chciałem to zakończyć, ale niestety obok bramki, co ja kurwa robię? Tyle akcji, co ja żebym miał i wszystkie przejebać. Lukas Podolski uderza z dystansu, ale niestety obok bramki. Chciałem to zakończyć bardzo ładnie, ale zauważyłem później, że mogłem iść, ale już to było po ptokach, bo strzeliłem i zamienili się stronami. Ładnie to robię w tym pesie. Zamieniamy się w ogóle pozycjami, zauważyłem. Podolski, co on robi na środku? Wybił piłkę kościelny. Podolski, co on robi na środku? O! Na spalonym jest ziomuś. I Wojciech Szczęsny. Ozil, Bentner, Bentner, źle wychodził Bentner. Już tutaj Santi Cazorla do Bentnera, Bentner ze spalonego, ale proszę, gdyby nie było spalonego, pięknie by dograł do Walcotta, czy nam do Chamberlaina, Chamberlaina i by był 1-0. Ozil! Lukas Podolski, hurdado! Nuno Santos! Victor! Victor! Kieran Gibbs! Kieran Gibbs! Kościelny! Czy był rzut karny? Vermaelen! Złe podanie! Za mocne podanie! Santi Cazorla do Vermaelena, Vermaelen! Podaje pięknie to! Pięknie! I z Podolski, tutaj się kiwał pięknie, zostawiany, bo ja nic nie mówiłem, przepraszam bardzo! Santi Cazorla i po! Już chciałem krzyczeć gol i rzucić pada, ale... Bentner nie wykorzystał tej sytuacji.
po której Arsenal mógł prowadzić już 1-0, z główki uderzył w poprzeczkę i mamy 0-0 po pierwszej połowie. Po pierwszej połowie 1-0. Begin Segwal. Bentner, Chamberlain. Jenkinson. Wilshere. Chamberlain. Chamberlain do Jenkinsona. Jenkinson do Chamberlaina. Chamberlain uderza i broni bramkarz drużyny gospodarzy. Wygramy sobie tak. I teraz zrobimy sobie tak. Lukas Podolski, Santi Cazorla. Santi Cazorla za mocno uderzył i obok bramki. Znaczy za mocno, niecelnie, bardzo niecelnie uderzył. Uderzył. Cashio. Cashio. Pejoj, czy jak to tam się go wymawia? Co to było od Wilshere? Chamberlain, Chamberlain do Bentnera. Bender do Podolskiego, Podolski uderza. Niestety za mocno sobie wysunął. Jack Wilshere. Uderzył mocno z dystansu, ale Kasi obroni. Bramkarz drużyny przeciwnej będzie chyba zawodnikiem meczu. W takich sytuacjach ratować swój zespół, który jest bombardowany. Bombardowany przez drużynę Arsenalu i co, spalone? Przecież... A, ręka. Ręka. Nie, rzut wolny. Nie wiem, czy teraz trafię do bramki, czy nie. Ależ! I spalony! Fucking! Fucking! Mogłem mu puścić tą piłkę, chociaż... Pięknie uderzyłem, bardzo pięknie uderzyłem, bardzo pięknie uderzyłem. Ale broni Cashio. Bramkarz drużyny przeciwnej gra bardzo dobrze, bardzo... Bardzo dobrze. Gdyby nie on, już bym wygrywał tyle. Taką różnicą bramek. A coś mi nie pasuje, coś chyba za wolno mi się... Ruszają zawodnicy. Nie no, dobrze jest. Normalnym tutaj widzicie schodzi. Gdyby nie on, już byśmy przegrywali. Mesut Ozil. Mesut Ozil do Chamberlaina, ale złe podanie do Chamberlaina, Mesut Ozila. I już drużyna gospodarza atakuje i niestety go atakuje i przechodzi. I czerwona czy żółta kartka. Kościelny znowu fauluje. Czerwona. Nie ma bramki. Nie ma bramki. Rzutu wolnego. Komar mi tu zapierdala cały czas. Dobra, 76. minuta. I błąd Wojciecha Szczęsnego. Uratował. Arsenal. Też błąd. Napastnika drużyny gospodarzy. Mesut Ozil! Oj, mogłem tam zejść. Santi Cazorla, Bentner. Oj, jaj, jaj. Chamberlain, jej, 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 podawałem do Bentnera, ale niestety coś mi tam nie pykło. Dobra, Fernando. Armasz. Armasz. Fernando. Jenkinson. Rzut wolny. Foulował Jenkinson. Dobra. Bentner, nie Lukas Podolski. A jest złe podanie Lukasa Podolskiego w ogóle. Co się dzieje w ataku? I co oni tam pierdalają? Zamiast do piłki to obok piłki. No i ja. Fernando. 5 minut minęło, zaraz sędzia zakończy mecz. Specjalnie goście grają na czas. Faul. Specjalnie sfaulowałem, żeby sędzia jak najszybciej zakończył ten mecz. I zakończył mecz. Aj, Wojciech Szczęsny. I koniec meczu. Arsenal zremisował 1-0 z Pacos de Ferreira. Coś na mnie idzie.
I jeszcze więcej przy piłce był Pacos de Ferreira z zawodnikiem meczu. Kurde, nie, to zawsze mi tutaj się pomyli. Wejdź, 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 wejdź. Match details. Substitution. Team stats. Nie tutaj. Panie, ranting! Zawodnikiem meczu został chyba Podolski. Mesut Özil powinien mieć większą, ponieważ on praktycznie grał za cały zespół, ale mam nadzieję, że się mecz podobał. Jak tak, to łapka w górę, nie, to łapka w dół, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ejos! Chociaż nie, poczekajcie. Dobra, i to mi się nie podoba w PES-ie, to już mówiłem. Kto tu idzie, kto tu idzie, kto tu idzie, kto tu idzie? Nie wiem, chyba Jenkinson. Jestem dosyć pewny. International, gdzie tu? Poland, France, France, England, England, Spain, German, Germany. Paraguay! Paraguay! Dobra, mam nadzieję, że mi się podobał. Tak, to łapka w górę, nie, to łapka w dół i komentarz do tego, czemu się nie podobał. Bye, bye!